Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Jestem w arenie. Dzisiaj moim gościem jest Ola Siążnik, która w naszym zespole jest już rok i zajmuje się koordynacją wydarzeń własnych. Tak, dzień dobry, cześć. Cześć. Bardzo lubię zawiłość tego stanowiska i enigmatyczne znaczenie. O tym zaraz więcej, ale zanim to opowiedz nam jeszcze proszę, gdzie się zaczął twój romans z muzyką i światem eventowym. To może o romansie z muzyką nie będę opowiadać, bo to by musiała być bardzo długa historia od tak naprawdę początku moich dni na tym świecie. Tak mi się wydaje, ale jeżeli pytasz o romans z branżą eventową, która jakby może być rozumiana bardzo szeroko, ale jakby stricte tą muzyczną, bo myślę, że to do tego właśnie pijesz, to jakby moja przygoda z koncertami, które jakby z tych eventów są mi najbliższe sercu i najbliższe temu, czym się zajmuję i też temu, czym się zajmowałam wcześniej, zanim znalazłam się tutaj w arenie, to tak naprawdę wszystko zaczęło się już w czasie studiów. W pierwszych latach tak naprawdę mojej przygody z uczelnią wyższą, kiedy to wtedy jako wolontariat i zbieranie doświadczenia organizowaliśmy różne wydarzenia około radiowe, jeżeli chodzi o rozgłośnię studencką, ale też jakby w ramach uczelni, w ramach uniwersytetu lecia radia i tak dalej, także trochę większe eventy. No a kiedy zaczynać, jak nie w młodym wieku, kiedy tak naprawdę wtedy można sobie na te wszystkie błędy pozwolić? To prawda. Bardzo też cieszę, że wbrew, mam takie wrażenie, powszechną opinią, że młodzież długo nie podejmuje pracy, to ty sobie poradziłaś w tym doskonale, bo jednocześnie studia dzienne i praca w zawodzie to duże osiągnięcie. Dziękuję. Pewnie tak. Ja chyba patrzę na to trochę inaczej, ale myślę, że mogę każdemu to polecić. Oczywiście pewnie są osoby, które gdzieś tam siebie szukają i szukają swojego celu w życiu bardzo długo i ja możliwe, że miałam po prostu to szczęście, że kiedyś sobie to wymyśliłam i bardzo szybko wiedziałam tak naprawdę, co chcę w życiu robić. Wymyśliłaś sobie i dostałaś, tak? Jesteś w tym miejscu, które sobie wymyśliłaś? Nie wiem, czy dostałam, ale zdobyłam. Może to jest lepsze słowo, tak. Tak, z pewnością. Pre-Zero Arena Gliwice to jest to miejsce, które sobie wymyśliłaś? Myślę, że tego miejsca sobie nie wymyśliłam. Ono gdzieś tam do mnie, tak powiem, trochę naokoło tej historii, ale myślę, że to nie czas i miejsce na opowiadanie tego, ale myślę, że to miejsce po prostu... Znalazło cię. Znalazło mnie, ja znalazłam je i tak sobie wzajemnie już rok razem korespondujemy tutaj. Twoja obecność w zespole bardzo nas cieszy, a skoro dowiedzieliśmy się już o tym, co było, to może teraz nadszedł czas na to, żeby opowiedzieć o tym, co w tym roku jeszcze się wydarzy, bo jest tego całkiem sporo. Oprócz tego, że będziemy gościć dziesiątki wydarzeń od Darta przez nasze już uwielbiane poranki teatralne, aż przez ogłoszone świeżo Fryderyki, to jest też całkiem sporo produkcji własnych. Tak, produkcji własnych lub współprodukcji, które tak naprawdę zaczęły się chyba dużo wcześniej przed tym, zanim ja pojawiłam się w arenie, ale mam taką przyjemność przy nich także pracować i się nimi czasami opiekować. Mówię tutaj o wydarzeniach. Spoglądałaś tak na tę ścianę, która jest za nami z plakatami. Ja też chyba powinnam tak pomocowo sobie spojrzeć, żeby nie zapomnieć czegoś wymienić. Ale tak jak wspomniałaś, tych wydarzeń na ten rok jest bardzo dużo. Tak naprawdę ten rok dopiero się zaczyna i te wszystkie wydarzenia przed nami, więc praca nad nimi tak naprawdę trwa już jakiś czas, ale jeszcze będzie trwała do czasu realizacji. I tak jak powiedziałaś, parę wydarzeń własnych. Po raz pierwszy jedziemy w trasę, czyli wychodzimy z Pre-Zero Areny Gliwice do innych obiektów, także aren, z czego bardzo się cieszymy, ale myślę, że i trochę sami nie wiemy, jak to wyjdzie i czekamy na ten efekt finalny i zacieramy trochę ręce, bo to będzie takie pierwsze doświadczenie naszego zespołu, kiedy wyjdziemy na zewnątrz w pełni ze swoim projektem, który od początku do końca gdzieś tutaj powstawał. Są też współprodukcje, czyli Festival The Legend, druga edycja, która wraca. Myślę, że lubiana impreza i jeszcze zdobywająca
coraz to więcej publiczności. Jest też duży koncert lipcowy, o ile się nie pomylę i zerkam na plakat znów pomocowo, The Smashing Pumpkins z supportem Interpolu, więc bardzo fajne wydarzenia przed nami, a tak naprawdę to, co wymieniłam, to tylko kilka z nich. Tak, pełną listę wydarzeń znajdziecie na naszej stronie internetowej prizeroarenagwice.pl, łącznie z datami i możliwością zakupu biletów na te wydarzenia, ale zanim jeszcze zagłębimy się trochę w te nasze tegoroczne produkcje, to powiedz, gdzie w zasadzie zaczyna się życie tej organizacji eventu, o której wspominałaś? Gdzie zaczyna się życie organizacji eventu, organizacji koncertu na przykład? To dobre pytanie, tak naprawdę. Nie wiem, czy nasi widzowie, słuchacze spodziewają się tej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od pomysłu. I jakby wtedy ta koncepcja, pomysł na to, jakby produkt się tworzy i dopiero później wchodzi w fazę jakby tej finalnej realizacji, o której ktoś może pomyśleć, że to jest ta eventowa realizacja, czyli już na miejscu, w dniu wydarzenia, ale tak naprawdę wiele rzeczy i wiele procesów musi się zadziać dużo, dużo wcześniej, żeby tak naprawdę później móc oglądać właśnie takie plakaty, które już przedstawiają jakiś produkt, na który bilety można na przykład zakupić. No okej, okay, ale masz pomysł i potem co? Wyzwaniasz gwiazdy, spotykasz się z nimi, mailujesz. Jak zacząć organizację takiego eventu? Jak dojść do momentu, w którym ruszamy w trasę po czterech polskich miastach? Nie ma na to jednego scenariusza i myślę, że to jest najfajniejsze w tej pracy, bo tak naprawdę czasami te projekty przychodzą niespodziewanie. Czasami jest coś, o co się walczy bardzo, bardzo długo, bo miało się właśnie ten pomysł i próbuje się go zrealizować, dopiąć i doprowadzić do końca. Czasami o niektóre rzeczy się mocno walczy, czasami znajduje się na takim, kolokwialnie mówiąc, chodniku, bo tak jak i na moich studiach kiedyś wykładowca mi powiedział, że tak naprawdę tematy leżą na chodniku, to czasami tak jest i przeglądając internet można wpaść na fajny pomysł, nawet w ramach inspiracji i stworzyć coś na wzór, nie mówię tutaj kopiować, ale tak jak powiedziałam, nie ma na to jednego scenariusza i tak naprawdę ta praca zaskakuje za każdym razem, więc nie mam tutaj takiego schematu, kiedy powiem, że ja po prostu biorę telefon, wybieram numer do menadżera, dzwonię i ustalam datę koncertu. Oczywiście czasami tak się dzieje i to jest chyba najprostszy przykład, jaki można podać, ale jest tak wiele złożoności i tak wiele różnych koncertów, form produkcji, że trudno jakby jest mi na to odpowiedzieć jednoznacznie. Rozumiem, ale być może są jakieś narzędzia albo umiejętności, które ten proces trochę ułatwiają? Moim głównym narzędziem pracy jest telefon, zwykle e-mail. I to wystarczy? Czy to wystarczy? No, na pewno trzeba wiedzieć, do kogo zadzwonić i jakby ja bardzo się cieszę, że jakby moja droga wygląda jak wygląda, bo często też, żeby dowiedzieć się, kto się kim zajmuje i dostać kontakt, czy to do zespołu, czy do menadżera, to trochę trzeba wiedzieć, gdzie poszukać, o ile się kogoś już wcześniej nie zna, bo wiadomo, że jakby z biegiem czasu i z kolejnymi latami pracy w branży, no, niektóre rzeczy wydają się łatwiejsze i jakbym pewnie 5 lat temu siedziała, to bym siedziała i głowiła się tak naprawdę, jak zdobyć do kogoś kontakt i czy w ogóle wypada zadzwonić, żeby zapytać o to, że chcemy zrobić koncert, a teraz jakby czasami jest to bardzo automatyczne i człowiek się już nad tym tak naprawdę nie zastanawia i wie tak naprawdę, gdzie tego poszukać, do kogo zadzwonić, gdzie się pojawić i z kim porozmawiać. Bo jakby nie było to początek tego procesu, to tak naprawdę jest kontakt z tym drugim człowiekiem, który coś ci daje. Jakbyś miała poradzić komuś, kto chciałby się zajmować tym, czym się zajmujesz i był na takim początku swojej drogi, na przykład na studiach, to radziłabyś, rozumiem, nie czekać do skończenia studiów, by rozpocząć pracę? Nie, absolutnie. Wydaje mi się, że właśnie ten moment, tak jak powiedziałam na samym początku, kiedy możemy jeszcze popełniać błędy, czasami myślę, że nie powiem jakoś tak górnolotnie i to jakby nie ma, mam nadzieję, że nie będzie miał złego wydźwięku, czasami się zbłaźnić, powiedzieć coś głupiego, nie zawsze dowieść wszystko do końca, to jakby to jest ten moment, w którym jakby mamy też inne rzeczy, które nas trzymają i gdzieś dopiero budujemy tę swoją drogę, bo no nikt nie jest alfą i omegą od samego początku i tak naprawdę to też jest praca, której nikt cię nie nauczy. Oczywiście jakby można obserwować i z tej obserwacji bierze się najwięcej wniosków dla siebie,
i obserwacji, jak ktoś pracuje, jak ktoś z kimś rozmawia, jak wyglądają kontakty w branży, na przykład kto z kimś się częściej wita i to są takie niuanse, które jakby później prowadzą do jakby samorozwoju, chyba mogę tak powiedzieć, więc rada, jaką mogłabym udzielić komuś na początku drogi, to po prostu czasami zakasać rękawy, jeżeli ma się na to pomysł i wie się, że to jest to, co się chce robić i próbować, tak naprawdę próbować, bo nie, organizacja eventu i praca w tej branży, czy jakby jeżeli ktoś by chciał zajmować się tym, czym ja się zajmuję, bookingiem koncertów, bookingiem artystów, ogólnie rzecz ujmując, to nie zawsze się od tego zaczyna. Czasami się po prostu uczy przez miesiąc zwijać kable. I ja też przeszłam taką drogę i też się uczyłam zwijać kable. No ale to gdzieś zawsze prowadzi i to jest bardzo cenne doświadczenie. Pewnie, zgadzam się całkowicie, zwłaszcza z tym, co powiedziałaś o błędach, a nawet bym się posunęła do takich wniosków, że my lubimy osoby, które błędy popełniają i z nimi empatyzujemy, jakąś sympatię czujemy, czy to właśnie na polu biznesowym, póki jeszcze właśnie tą okazję przy sposobności tej młodości, to nawet lepiej, jak się nie jest takim wymuskanie idealnym i perfekcyjnym, a tym, którzy chcieliby, tak jak wspominałaś, tą przygodę z branżą zacząć trochę wcześniej, myślę, że możemy ich zaprosić do dołączenia do wolontariatu, który u nas działa od kilku lat już prężnie, aktywnie. I jest to taka fajna forma do włączenia się i może sprawdzenia. Mówiłaś o tym, że warto wiedzieć, czy się chce to robić przez całe życie i w ogóle się tym zajmować. To jest całkiem niezła okazja do tego, żeby się w tym temacie tak, spróbować. Tak, zgadzam się i jeżeli mogę coś dodać, bo myślę, że pociągnę trochę ten temat, bo jest to też kluczowe, co jak powiedziałaś. Jak musisz, Ola, to dodaj. Muszę, bo się uduszę, jak to mówią. Bałam się właśnie, że tak trochę jak zaczniemy, to przegadam tę rozmowę, ale jakby jest to ciekawe, co powiedziałaś, jakby pociągnęłaś ten temat próbowania i po prostu podejmowania gdzieś tam ryzyka, podejmowania próby i sprawdzenia samego siebie, czy to jest w ogóle to, o co nam chodzi, bo nie ukrywam, że ta praca, którą wykonuję ja, ale myślę, że też nasi koledzy z zespołu w różnych działach tak naprawdę, jest bardzo absorbująca i jakby to trzeba naprawdę lubić, żeby się tym zajmować i żeby trochę się temu oddać, bo tak jak na przykład myślę, że wielu moich znajomych muzyków mogłoby potwierdzić, że scena jest bardzo samolubna i ona kocha osoby tylko, które się temu całkowicie poświęcają, to z branżą eventową też momentami tak wygląda. A gdybyś miała wybrać jedną rzecz, którą w swojej pracy lubisz najbardziej, taką, która ci daje najwięcej satysfakcji? Trudne pytanie. No bo mówisz o całkowitym oddaniu się scenie, to tak. Jakby płacisz wysoką cenę, ale myślę, że jednak dostajesz jakiś ekwiwalent tego swojego poświęcenia. Ulubiona rzecz w mojej pracy, to jest trudne pytanie. Myślę, że nie jestem w stanie tak naprawdę skategoryzować tej jednej rzeczy, czy wyciągnąć z pracy tej jednej rzeczy, bo ona jakby w całości gdzieś mi daje tak naprawdę jakieś cząstkę chociaż spełnienia i satysfakcję na pewno. Wiadomo, że są momenty, które jakby nie sprzyjają dobremu samopoczuciu i jakby różne rzeczy się dzieją dookoła i każdy gdzieś ma w pewnym momencie na pewno przesyt też, bo jakby praca z ludźmi, a głównie jakby to, czym się zajmuję, myślę, że też możesz to równie dobrze potwierdzić, jakby praca z ludźmi bywa wymagająca i tak naprawdę trzeba być mocno elastycznym. Dostarcza wyzwań, to prawda. Dostarcza wyzwań i nieskończonych emocji, tak, że tak pociągnę tutaj mottem obiektu. Tak, ale myślę, że jakby zachowanie pozytywnej atmosfery to jest klucz do takiej pracy zespołu, która daje, wiesz, w każdym segmencie satysfakcję tym mniejszym podzespołom i grupom i finalnie wtedy wszystko jest okej. Okay. Tak. I jakkolwiek ciężkie czasami to nie jest. Pozytywność pozytywnością to jakby jak najbardziej na pewno pomaga, a nie przeszkadza, ale myślę, że też takie jakby wspólne zaangażowanie, no bo tak naprawdę jedna osoba nie robi tego eventu i jakby w zrobienie eventu, koncertu, targów, tak naprawdę przeróżnych form tego, czym się tutaj zajmujemy, to wymaga tak naprawdę pracy zespołowej i to jest zbiór osób, które wspólnie spotykają się, rozmawiają, opracowują i tak dalej. Znaczy, jakby, to jest oczywiście w ogóle niesamowity segment twojej pracy, w którym jesteś koordynatorem wydarzeń własnych, tak dla naszych widzów Arena Operator jest już średnią firmą, więc tych
pracowników, członków zespołu mamy całkiem sporo, działów też całkiem sporo i zadaniem Oli jako koordynatorem jest skomunikowanie tych wszystkich działów ze sobą, no z całą odpowiedzialnością tego procesu, bo koniec końców za efekt finalny projektu odpowiadasz właśnie ty. Tak, ja myślę, że jakby praca w takim zespole, jaki jest w Arenie, bo jakby mogę mówić tutaj tylko przez swoje doświadczenie, jakby jest bardzo sprzyjająca temu wszystkiemu i nawet tym wypadkom, które się dzieją po drodze i może nie zawsze jest to tak, jak sobie w scenariuszu zapisaliśmy i nie zawsze tak się dzieje. Często jakby nasi słuchacze i widzowie tego w efekcie finalnym nie widzą, jakby ile pracy było przed tym, ale jakby kiedy zespół jest jednakowo zaangażowany, to tak naprawdę to się dzieje i efekt jest zwykle pozytywny i tak naprawdę jest to sukces wielu osób. No, mówi się, że sukces ma wielu ojców. Tak, tak. I jest w tym trochę prawdy, bo tak naprawdę pomysł może się wziąć od tej jednostki, ale on później się rozbudowuje na kilka innych, a czasami nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt. Tak, jakby. A czasami wystarczy, że zabraknie jednego członka zespołu, elementu tej naszej machiny i wtedy już widać, że powstaje jakaś luka i myślę, że to jakby świadczy o tym, że jesteśmy wszyscy w tej układance niezbędni i potrzebni sobie wzajemnie. Tak, oczywiście, jakby tak jak powiedziałam, eventu nie postawi jedna osoba i do tego potrzeba jest nam pracowników, potrzeba jest nam kolegów z pracy, potrzeba jest nam ich doświadczenia, ich rady często i to też nie jest tak, że jest jedna osoba, która coś koordynuje i ona posiada tę pełną wiedzę, bo tak naprawdę ja często, najczęściej albo zwykle opieram się na wiedzy i doświadczeniu moich kolegów z pracy i jakby wspólnie nad tym wszystkim pracujemy i myślę, że to jest właśnie najlepsze w tej całej pracy. Jak pytałaś mnie o tą najlepszą rzecz w pracy, to chyba po prostu to jest to, ta współpraca i czerpanie jakby z tych doświadczeń innych. Współpraca i moim zdaniem sukces, ale nie zawsze. I chciałam się, jak już przy tym sukcesie jesteśmy, zapytać o tym, jak tego mierzysz i czy w ogóle mierzysz. Bo ja odnoszę takie wrażenie, że oczywiście sold out zawsze jest sukcesem sprzedażowym i życzylibyśmy sobie, żeby same takie sold outy było nam dane, zwłaszcza w tym roku, ogłaszać. Ale mam wrażenie, że czasami zupełnie coś innego powoduje i przywołuje tą satysfakcję, która się już tutaj dzisiaj przewijało. Takie poczucie miałam między innymi przy zeszłorocznym wspólnym naszym projekcie z Dymką Jazzową. Kiedy premierowo na Małej Arenie pojawił się system dźwięku imersyjnego Liza, premierowo w halach przecież, bo trasa Sanach bankietowa. Także była na Lizie organizowana. Na Lizie, ale nie w obiektach holowych, z tego co pamiętam. Tak, tak. Czyli zaliczyliśmy debiut taki, myślę, że. Tak, jeżeli chodzi o takie bardzo. Tutaj mówisz o systemie nagłośnieniowym Liza Elakustika, to chciałam nie lokować, lokuję, przepraszam. W każdym razie tak, mówimy tutaj o takich bardzo technicznych aspektach, które jakby gdzieś tam dla takiego, myślę, ogólnego odbioru w społeczeństwie sukcesu, gdzie byłby ten sold out, że mamy tam załóżmy 17 tysięcy osób na arenie, pełna arena wypełniona publicznością, wszyscy klaszczą, wszyscy się cieszą, to jakby oczywiście jakby to jest gdzieś sukces imprezy i pełna sprzedaż biletów. Tak technicznie, ale to przykład. Oczywiście, ale jakby tak, wiem do czego zmierzasz i wydaje mi się, że dobrze cię rozumiem, że tak naprawdę w tej pracy każdy ten swój sukces odbiera inaczej i tym sukcesem może być to, że udało nam się coś wprowadzić po raz pierwszy. Albo że wprowadzamy coś i coś jest nasze. I to się udało. Tutaj trudno nie wspomnieć o Kamilowym Silesia Fishing, które też jest produkcją własną, też zrobimy ją u siebie w obiekcie, ale co szczególnie tak naprawdę kreatorem i ojcem wręcz projektu jest osoba, która się na co dzień w ogóle organizacją eventów u nas nie zajmuje. Tak, ale jest ogromnym zajawkowiczem. I zajawkowiczem i myślę, że też entuzjastą tego naszego zespołu. Zresztą Kamil sam łowi ryby i jakby jest po prostu tym człowiekiem w odpowiednim miejscu. Znaczy my tu wszyscy zaczynamy łowić przez Kamila, mam wrażenie. Czekam na taki zbiorowy wyjazd na ryby. Kamilu, musisz to zorganizować. A ja siedzę z Kamilem w pokoju, jakby dzielimy biuro i bardzo dużo o jego imprezie słyszę i tak jak mówiłam wcześniej, że do wszystkiego potrzeba zespołu, potrzeba pomysłu, to wszystko tutaj było, ale jest tam też to ogromne zaangażowanie. Po prostu. Czyli zaangażowanie kluczem, ale wracając do pytania, jeszcze raz, co dla ciebie jest tą,
czym mierzysz sukces imprezy? Nie wiem, czy ja go kiedykolwiek mierzyłam jako sukces imprezy. Nie wiem, czy ja odczuwam tak jakby personalnie sukces imprezy, bo oczywiście jakby sprzedaż biletów, to o czym wspomniałyśmy, mi też wprowadzanie czegoś nowego, ściągnięcie wielkiej gwiazdy, jakby super. I brawa wszystkim za to, jeżeli komuś się to udaje, udawało i będzie udawać. I wielu moich znajomych, którzy zajmują się tym samym, co ja robię, to też im często gratuluję ich sukcesu takiego wymiernego, widocznego. Ale wydaje mi się, że jakby ja taką ogólną satysfakcję zdobywam raczej przez takie niuanse w tej pracy niż przez taki sukces. Oczywiście to cieszy, kiedy wyprzeda się cała hala. Czyli sama droga jest satysfakcją. Ale tak, jak teraz się nad tym zastanawiam, odpowiadając ci na to pytanie, które jest bardzo dobre mimo wszystko, to tak, myślę, że cała ta droga jest satysfakcją. Jest kilka zawsze takich punktów, które gdzieś tam mniej lub bardziej cieszą. Ja myślę, że twój brak odpowiedzi jest trochę odpowiedzią, bo specyfika tego miejsca jest taka, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Bo w arenie dzieją się rzeczy bardzo różne, tak jak już mówiliśmy, od wielkich imprez i wielkich gwiazd przez lokalne społeczne inicjatywy, które czasami powodują, że można się z tego wiru, bo tutaj trudno zaprzeczyć, że pędzimy cały czas wśród tych wydarzeń i wirujemy. Można usiąść na chwilę, popatrzeć i zastanowić się i cieszyć się szczerze tym, że możemy stworzyć miejsce, które daje tak dużo różnych możliwości przez aktywności sportowe jeźdźców, po grupy terapeutyczne na chwyciarni, czytaniec w dance i gliwickiej pracowni tańca. To jest tak wiele wymiarów satysfakcji, że ja myślę, że po prostu nie można było tego zamknąć w jednej odpowiedzi. Ale dzisiaj muzycznie, tak. Więc na zakończenie chciałam zapytać cię, jaka jest piosenka, której ostatnio słuchałaś? Muszę sprawdzić, to tak. Musiałabym wstać po telefon. Ja ostatnia piosenka, której słuchałam, to jest piosenka, do której biegałam. Więc... Mówiłam, że cały czas biegamy tutaj. Tak, jestem na to doskonałym przykładem. Ja ostatnio słuchałam Beyoncé, piosenki, która się nazywa Break My Soul. Więc tak. A więc Beyoncé kończymy. Teraz państwo będą trochę szukać. Się boję pytać o takie rzeczy Oli, bo za chwilę się okaże, że organizujemy kolejny event i nie wiem, jakimi zasobami go zorganizujemy, chociaż akurat tej wizyty muzycznej, koncertowej bardzo bym sobie życzyła. Z Olą będziemy widzieć się coraz częściej, bo oprócz tego, że dzisiaj tak ogólnie w ten rok miałyśmy przyjemność was prowadzić, to porozmawiamy sobie już o tych produkcjach, które nas czekają, szczególnie o trasie Eastwood Symphony, która już w kwietniu. Dziękujemy. Dziękuję.